Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic Park The Game. Zacznę na samym początku i to mówię szczerze, zacznę na samym początku, mówię sobie tak, muszę być energiczny i tak jestem taki, ale mam chujowy dzień. I zaczynam nagrywanie, i zaczynam, ale to chyba dobrze, nie wiem. Zawsze. O, co ja pieprzę dzisiaj, przepraszam, ale dzisiaj spałem godzinę dosłownie, w sensie położyłem się o czwartej, jest siódma, czy położyłem się o czwartej, wstałem o piątej, 5:30, no, tak bym powiedział, ale też nie mogłem, no, albo nawet szóstej, ale z godziny nie mogłem usnąć. Ale się czuję taki, o to już było, kurde. Gramy to jeszcze raz? No zagramy chyba, co? Jak już zacząłem tutaj odcinek. Wiem, że tego nie, więc. Aha. All right, I got it now. Close your eyes. You're about to lose your. Mogę sobie odpuścić, jakbyśmy w Knife, dobrej Jack. kolejności. Kiknęli. Jak ci się czuję? Taki halucynogenny, taki, że mam taki straszny niepokój czuję, taki, że jakby. Over here, Jess. It's all right. The backup Wiecie, generator jak worked człowiek the last dużo time, nie that's śpi, to all. ma takie No, wrażenie, że. that's not it. We should have been fine for days. How the hell was I supposed to know open meant turn everything off? I mean, it's counterintuitive. Ale nie No, ma tego even złego, my co by eighth na dobre nie junction. wyszło. Why don't you yell when you Siódma hear me? pięć. I think there's a dinosaur on the other side of the Za island. Can you 55 hear me? minut Please. trzeba iść do sklepu. Whatever. There's a Po close, right? szlugi. Tak mniej więcej o There's a tej powinno być close, już right? otwarte. Close Że that crap right to up. jest sporo sklepów, ale ogólnie ten najbliższy, bo dalej mi się nie chce iść. Bo to już jest, That's to i tak right. jest kawałek drogi. To jest tak z Oh, come 20 on. minut, kto mi kto, sporo. Szczególnie, że jest zimno. W ogóle dzisiaj, wiecie jak się położyłem? Położyłem się wbiłem w bluzie i w spodniach normalnie mimo tego, że byłem w spodniach, w skietach, no w bieliźnie, koszulce i w bluzie i byłem przykryty kołdrą od nóg do głowy, a na głowie miałem założony kaptur. Było mi, słuchajcie, zimno z jakiegoś No, powodu, byłem I mean tak mi było something chewed up zimno, this last bit of tape and took jakbym miał off. jakąś giga gorączkę. So here goes Dobra, i tutaj chyba nam grę wyłączyło, z tego co pamiętam, czy coś takiego. No, super, że nie klikłem. Zapomniałem, że tu trzeba być gotowym zawsze. Kurde, się napij. Zostaw mnie, skurwibąku. O, niedobrze. Asasynowanie dinozaura, kumasz to? Ło, co? Ale że w taki fast atak? Dobra, jak ja koks, jak ja muszę więcej nie spać. Ja pierchruper, ale akcja. Kurwa! Ja pierdzielę, i to wszystko jednym tym zepsułem. A dobra, iść pistu. A nie, udało się. Dobra. Ale to jest niezła scena. Rank brązę? No, jak w lidze.
Jest dobrze. You are my new favorite person. You've forgiven me for fixing the lysine problem? Don't push it. Holy crap, Oscar. Did you just take one of those things out by hand? I see Sleeping Beauty woke up. Did you have to kiss her? I woke up just fine on my own, thanks. Right? You were in that tree the whole time. Of course I was. Hey, listen. When I kiss you, you'll remember it. That's never gonna happen. Oh, don't be like that. You're supposed to be at the crash site. Yeah, the plan didn't factor in an angry T-Rex, so we had to change it. I didn't think to engage it in a knife fight, sorry. We had to change the plan. That's right. I unlocked the mystery behind the shaving cream can. Turns out little Miss Sunshine here is smuggling dino embryos off the island. What? Let me guess, you have a plan. Yeah, well, turns out these things are worth a lot of money to... Nie, bo to są, bo tu ładowała się, piecyk się ładował węglem takim. To nie jest węgiel taki, takie coś. Nie wiem co to jest, ale wiem, że nie węgiel, takie. The Costa Rican government rented this place to InGen. You did their dirty work, didn't you? I did my job, just like I'm doing now. Really? And how many people are you going to kill today? Shut the hell up, or I'll start counting with you. Whoa, whoa, no fighting. Save it for the dinos, huh? You go in the long. Znowu mimeczkę ukradło. I'm not doing anything unless you're down. But come on, Oscar. Do you really think these rats ask about us? Look what happened to B-Team, to Decaf. Their families are gonna get a puny check, a gag order, and nothing else. Do I gotta remind you we're working against the clock? There's no time to save these people and be her errand boys before this place turns to ground zero. You mean ground zero? Nothing. We could do it, Oscar. We've got a call for another helicopter anyway, so one of us takes the eggheads back to the mainland and the other takes her to meet her contact. Let me guess. That last part would be up to you. You just tell InGen that I bought it like the rest of the guys they sent, and you and I hook up later to split our cut. I trust you, but I don't trust her. Oddajcie mi myszkę, gnoje. Oddawaj mychę. No, co jest? Oddaj myszkę, gro. Tak bez myszki na czuja? To jak to tak? O, co tu się stało? Słuchajcie, bo tu zadyma straszna. Aż na Twitcha przypadkiem wszedłem na przeglądarce. Nie, no, oddaj. Dobra, może... Dobra, no na czuje lecimy. Amin? Hell no? I don't know, Billy. InGen throws a lot of work our way. Not sure I want to burn that bridge. I understand, but we're talking about a retirement level payout here. Look, you don't have to decide now. Plenty of time before we call for another chopper. All right, let's move out. Sorry, widzowie. Slow. A mi się to tak kojarzy z tym, z The Longing swoją drogą. Polecam serię. Seria była dość montowana, więc mam nadzieję, że... No gra jest kurewsko nudna, ale mam nadzieję, że w ciągu tam z tych 20 minut, których montowałem tę serię, to... udało mi się skompresować całe emocje, które nie polegały, które polegały na podnoszeniu węgla i znalezieniu, kurczę, głowy konia, to max. Będziemy normalnie jarać kiepa? Kurwa, nie mówcie mi tak, bo ja już nie wytrzymuję. Chociaż jeszcze było kminione na temat pójścia do sklepu, ale zaraz nie będę... Oj, teraz będę... No, no ale dobry motywik. No i tak byśmy za dużo... Jesus! Holy shit! Witam, pana dinozaura.
debil. Znaczy ja debil, stary też w sumie tam pomachał kijem. Nawet fajnie się ogląda, jak bohaterzy umierają w tej grze. Może ciężko się zorientować, co jest dobre i gdzie kliknąć, bo raz trzeba bardzo szybko klikać, a raz trzeba... Trzeba czekać na odpowiedni moment. Nie, dziwne to jest. Oh wow. O kurwa, przyszedł szef. You sure you wanna take care of business? Your last friend wasn't so lucky. Naprawdę zaczynałem uciekać? What the? Amazing. I've never seen them afraid before. That was awesome. No problem. Okay, honey. Stopping the stalkers. Yoder! You're alive. We're alive. I'm surprised you guys lasted 5 minutes without me and Oscar. Oscar to szef. Forget it. So Yoder, how did you guys like? A nie, Yoder to jest ten, ten, ten. Well, me and Oscar got out on our own before we hit, but Nima needed a little help. Isn't that right, Oscar? Well, I'm just glad you're all okay. Oh my god, you're bleeding. Are you okay? No worries. Belongs to one of them. You killed one of them? With a knife? That's so badass. Well, hey, I outran a T-Rex. It's nothing. Just another fight. Hmm. Oh! Are you gonna get a tattoo of a raptor now? I totally would. Oh. Not a bad idea. What now? You can pretend to be a hero all you want, but we both know what you really are. You're right. We do. What's wrong? What's wrong, Laura? You've seen the flickering lights, now the steam eruptions. Something's gone wrong with the island's geothermal power plant. That's not our problem. When the power plant explodes, it will be. It's that bad? Everything I've read about the system says it's supposed to shut itself down if something goes wrong with the steam pressure. The fact that it hasn't means that the pressure will build unchecked. It'll pop like a balloon and take half the island with it. Are you sure the power plant is the problem? It's the steam that clinches it for me, Jerry. The power could fail for a lot of reasons, but the steam comes straight from the power plant. I guess spare no expense didn't apply to the island's largest potential safety risk. The plant itself was well designed. It's the procedure that's flawed. As I recall, only 2 or 3 people on the island were trained to safely operate the main power controls. So, turning the power off and on requires special training? Can we get to the power plant from here? I'm completely turned around. Yes, I've been here before. It's down this way. We really ought to get moving. How can we stop the power plant from exploding? We have to do something, and quickly, but I won't know exactly what until we get there. No time. Say goodbye to your dinosaurs, Doc. We can dig up the fossils later. When the power plant explodes, it'll take us with it. Unless you have a spare helicopter ready to lift off. Oh, this just keeps getting better and better. Listen up. You're gonna show me the corridor that goes to the power plant. I'm gonna scout ahead and make sure there's no dinosaur party happening when we get there. Can I come? I know I can help. You're staying right here where I can keep an eye on you. Hey, I saved you, remember? Besides, those things are afraid of him. You wandered off, Jess. Oscar doesn't mind, do you? Oscar? A żeby być takim szefem, że przychodzisz i dinozaury spierdalają?
a T-Rex, huh, Yoder? I sure did. You know, not everyone has the training to pull something like that off, let alone the raw speed. I know, right? That's what I thought when I outran her yesterday. When I saw the helicopter crash into the jungle, I thought you guys were goners. We're fine. Hey, about before, the hostage... Znowu mi jest zimno, co jest? To jest taka piździowa. Nie, no nie jest najgorzej, w sensie jest w kurwę zimno, bo jest 17 stopni, ale jeszcze wcześniej tam było z 19-20. No teraz to, no bo nie grzeje się już piecyk, to... Będzie odpalany zaraz, pójdę do sklepu i ten, ale... Tak mi jest dzisiaj zimno. Znaczy jest nieregularny oraz brak snu. Oraz nieregularny sen. Hallway's clear, but the door to the plant is locked. Don't that just figure? Either of you got a key? I'm afraid not. How about a smoke? I wish. I swore I had some on me, but... Jess? Something to share? I'm sorry. I just wanted to borrow them. But then a dinosaur was there, and I threw them, and I think it ate them. Jessica Marie Harding! First, you get caught stealing a t-shirt from the mall. Then you steal binoculars from the park and lie about it to my face. Now you've taken Laura's cigarettes? You let the raptors get to us because you wanted to smoke? How was I supposed to know there were dinosaurs in here? That's not the point. It's not just the smoking, it's stealing. It's not listening. Remember, the main reason you're on this island is because your mother thinks I might be able to straighten you out. Somehow. Right. Not because you want to see me or anything. Look, you don't have to worry about me, Dad. I'm almost 15. I can take care of myself. I don't need you or Mom or anyone. Oh, honey, I know it feels like that. Especially at your age, but you're not an adult. You might be a young woman, physically, but emotional maturity takes time. Okay? I'm sorry, Dad, but how many times have you been married? Your kids? Have you even talked to Sarah lately? This year, even? Should you be lecturing anyone about emotional maturity? Damn. Plant's gonna blow, right? We ain't got time for this after-school special crap. Czy ja mogę coś powiedzieć na ten temat? No jak macie 15 lat, to nie jesteście dorośli, to... Jestem o tym przekonany, że 99% osób mających 15 lat nie jest dorosła. Klasyczny tutaj motywik, że mam 15 lat, jestem dorosły, tak wiadomo. Nic szczególnego. Aczkolwiek zdarzy się takie... Każdy dorasta gdzieś tam w różnym wieku. Wiesz, możesz mieć 15 lat i faktycznie być dorosłym, a możesz mieć 20 lat i dorosły nie być. Możesz mieć 18, fizycznie możesz dorosnąć w wieku 22 lat, w wieku 20 lat, w wieku 16 lat, powiedzmy, możesz być już fizycznie jakby dorosły, czy tam, nie wiem ile, ale tak jak zaobserwowałem, powiedzmy, to tak widzę, tak, możesz mieć wąsa. Znam ludzi, którzy mieli całe brody w wieku powiedzmy 14-15 lat, całe takie brody mieli. A ja się tej brody mimo 20 lat nigdy nie doczekałem, niestety. Mam tylko baczki, czyli tu jak rośnie, taki baczek dotąd i tu w ogóle nic nie rośnie i trochę tu, ale tutaj nie mam w ogóle zarostu. Więc niestety o brodzie to ja mogę sobie pomarzyć, ewentualnie taką kiedyś może zaczesywaną, wiecie o co chodzi. Dobra, to sobie pogadałem, kontynuujmy. Kowalski? Options. Ty Kowalski w wersji angielskiej to też jest Kowalski, nie? Nie jest tak, że tylko w polskiej. Kowalski? I haven't seen my daughter in almost 6 months. Nie wiem, czy... O, ciekawostkę wam powiem. Kojarzycie Shrouda? Shroud to jest były gracz CSGO i streamer na Twitchu.
No bardzo popularny zawodnik ogólnie. Ja fan. Tego nie wiedziałem, mimo tylu lat oglądania go na scenie ogólnie. Suggestions, Mr. Yoder? No. Right. I'll go ask an adult. Słuchajcie, Shroud ma na imię Michael, a na nazwisko ma Grzesiek. Michael Grzesiek. Świetne imię, znaczy nazwisko. W sensie śmieszne. Dobra. Zapomniałem, że tu możemy takie coś robić. Michael Grzesiek. To było dość zabawne, kiedy to przeczytałem, bo sobie googlowałem, jak chłop ma na imię i na nazwisko. Jak oglądałem XQC i tam grali razem i wpisałem Shroud. Nie, wpisałem Shroud, szukam jego Twitcha. Więc wpisałem Shroud Twitch. Nie wiem dlaczego nie po prostu na Twitchu, ale no wpisałem Shroud Twitch i wyskoczyło mi, że Shroud i tak pomyślałem, a wpiszę Shroud imię i nazwisko i Michael Grzesiek, Michał Grzesiek. Shut the fuck up! Jess, we will finish this later. How can I help? We have a situation. The only way around the door to the power plant is that vent. And Jess is the only one of us who might fit inside. Absolutely not. My daughter has clearly shown that she can't be trusted with her own safety. She doesn't leave my sight from now on. We're just gonna have to find another solution. Jess? Jesse? Jess? It's okay. Pretty sure the dinosaurs haven't been using that vent. What vent? What dinosaurs? Oh my god. Jess! No i gitas. Thanks. Saved. Trochę ciężko mi się mówi i słucha po angielsku. Six consoles. Look, Dad, I'm sorry. I was just trying to. Bunch of fucking wires. Now just stay where I can see you this time. Okay, I will. I mean it. Sorry. You know, I mean it. Tak, trochę ciężko mi się, słuchajcie, mówi, bo jeżeli gra jest po polsku, no to jakoś tak naturalnie słuchasz, wiesz, nie musisz czytać, a tak czytam, bo nie dosłyszę, zazwyczaj po angielsku ciężko mi się ten dialekt, więc o wiele łatwiej mi jest jak czytam, więc słucham, czytam, tłumaczę sobie w głowie, myślę co mam powiedzieć, staram się zrozumieć to co oni mówią i mówię. No to jest bardzo dużo procesów myślowych zachodzących w moim mózgu, które trzeba połączyć, więc... więc ogólnie w tej serii jestem strasznie cicho, tak in general. Jakoś tak nie mówię, tylko starałem się grać, ale z czasem... No to jest właściwie chyba pierwsza gra, jaką nagrywam po angielsku... A nie, jeszcze Lego było, jejciu. Jeszcze Lego było po angielsku, no ale... W Lego tylko tłumaczyłem te początki, a resztę to jakby nie było dialogu, więc... Nie mam na myśli tutaj... Lego... Batman. Miałem też dwójkę nagrywać, ale mi się nie chce. Tak różnie jest, czasem masz duży zapał, żeby nagrać coś i po 10 odcinkach się wypalasz i już ci się nie chce odpalać. Tak samo teraz mam z Gothiciem, nagrałem 22 odcinki Gothica i teraz wziąłem się za tą serię, bo jakoś nie mam... Nie mam ochoty. Wait until I turn the power off to release the pressure, otherwise the system won't properly reset. Got it. Yeah, they're gonna have to update that sign. We can't pump the capacitor until the steam is vented. Too risky. All right. Looks like we press to open the circuit in order to turn the power off. Here goes nothing. Press to open. That does make sense. It does now. We don't want to close the circuit without charging the capacitor first. Dobra, dobra. We need to vent the steam before we turn the power on. Aha, dobra. Ale blizny ma chłop.
No, twe to kręć mnie tu. No good. I'm gonna need some help. Could you guys give me a hand with this valve? It won't budge. Sure. We open pickle jars too. Często tak jest, że wy się męczycie ze słoikiem, dajecie komuś, on tak... Bo często też jest, że ty już jakby rozruszasz ten słoik i on kiedy weźmie, to może naprawdę użyć zero siły i wtedy mu to wychodzi, no nie? A ty już opadłeś tam z sił. Plus, mały protip, jeżeli możecie uderzać o końcówkę, o słoik, jakby tą górną część, uderzyć kilka razy i samo puści i nie musicie się męczyć, jak jest mocno zakręcone. Ja tak zawsze robię, polecam. Tylko, no nie na tyle mocno, żeby rozbić słoik, ale można naprawdę mocno pierdolnąć. Shouldn't take that much force to turn the valve. There must be some kind of motorized assist for it. If you force it, you could break something. I'll have a look. If there is a motor, you'll need to disconnect it before it'll turn manually. Ciekawe. Ciekawe. Looks just like a smokestack. Kurwa, jak zimno jest. Ja pierchruper, ty. Co jest? A compartment there. That could house the motor we're looking for. I'll check it out. Nie no, pierdolę. 90% ciepła ucieka przez głowę. A, o, znowu mam protipa. Jak biegną gdzieś szczury, to znaczy, że w sensie często jest tak, że idź za szczurami, bo one wskażą ci drogę, bo... No. Tam, gdzie biegną szczury, tam prawdopodobnie jest wyjście ogólnie, więc... Nauczyłem się tego z Indiana Jonesa chyba. Kurde, ale ma... Minecraftowy tyłek. A właśnie, a propos tyłków. Yank? Dobra, że tego... Jeszcze mam do zagrania te klasyka, absolutnego klasyka, którego chyba ograł każdy, kto ma komputer. Mianowicie mam tu na myśli Tomb Raider. To jest taka gra, w której każdy pierwszy streamer, każdy pierwszy youtuber z jakiegoś powodu zaczynał swoją przygodę z tych nowszych osób, oczywiście, znaczy nowszych, no takich nie aż tak starszych, zaczynał swoją przygodę z właśnie Tomb Raiderem. Albo to była jedna z gier, w które zagrał. Co ciekawe. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale tak właśnie było. Więc to też mamy sobie do ogrania. A Lara Croft, no. No tam akurat twórcy gry się skupili na walorach przyciągających uwagę. A nie to co tu. Co ona mówiła? W ogóle jej nie słuchałem. Dobra, czyli to? You need any help? I'm quite capable, thank you. One. Tu. Two. Adin, dwa. Uno, dos, jeden, dwa, one, two, aj, zwei, three, drei, uno, dos, tres. It's the press to close light. It means the charge is pumped. Uno, dos, tres, cuatro, siete. Już zapomniałem, kiedyś się uczyłem to. Po niemiecku? Aj, zwei, drei, vier, fun. Sich, sieben, acht, neun, zwölf. A ty jesteś zwölf. What's happening? Laura? Nothing to worry about, huh? It's all right, everyone. It's just a fail-safe measure to protect the plant. We probably set it off when we disconnected the motor or something else. Everything is just fine. If you say so. Oskar już tam czeka, że komuś zajebać. O, no i znalazł sobie okazję, żeby komuś zajebać.
Nie. Mamy Oscara, nie ma się czym martwić. W ogóle to mamy przewagę, tak in general. Powinniśmy... Kurde. A to ciężko się zorientować, kiedy trzeba kliknąć. Zaraz nam umarłem. No. Ingen. To jest ten doktor, to jest jakaś postać właśnie z filmu? Ja nie pamiętam, bo ja film oglądałem pewnie 14 lat temu. Więc zielonego pojęcia nie mam, o co chodziło w tym filmie. Powiem wam szczerze, że nawet Kevina już nie pamiętam, bo też widziałem Kevina z 10 lat temu. Dobra. S. No ja... Thank you. These doors be open manually? I'm afraid not. The only way we can get them open is by using the controls by the doors where we came in. I'm on it. No, no way. That's suicide. He's right. The Raptors wouldn't have come back if they were still afraid of you. I'll just have to give them a new reason to be scared then. Can we at least talk about this? No to Oscar zginie. Jestem przekonany o tym. To get to that control panel. Maybe, but who says you have to go alone? I do. Look, Billy, we gotta get these people out of here. I figure they got no chance with both of us gone. Crap. Okay, I want everyone to hang tight while I... No nie będę teraz wychodzić, bo już chciałem kończyć, ale... What's the plan? Working on it. I'll let you know. Nie no, dokończymy sobie tą akcję, bo jest gruba właśnie, słuchajcie, dzisiaj, zresztą ostatnie te odcinki, kurde, no bo niby powinienem odcinki krótsze walić, no bo będę mógł sobie codziennie zapychać, bo wiecie, jak robię 40-minutowy odcinek, no to w tym czasie mógłbym nagrać dwa odcinki, no i by było więcej, be smart, no nie? Dzida. Dzida to jest fajne określenie. Dobra. Aha, bo mogę sobie zmienić kamerę, no to zawsze o tym zapomnę. O, ale piździ. Dawaj, dawaj, Oscar. O, kurczę, Molek. O kurwa, ty. A to już w ogóle nawet nie próbujemy, tak? Od razu. Od razu suicide. Oh, okay. Before I thought you were nuts, but that sounds like a great plan. You got something better? Always throw the doctor lady down there. That would distract them. Bo młodą. Don't go. You could die. Będzie ginione. Czuję to po prostu, że zginie chłop. Don't count me out yet. Zawsze ty kurwa te jebańce z tego Titan Games, oni tak zawsze zrobią, że twoja ulubiona postać ginie. Już bym nawet nie powiedział kurwa o tym The Walking Dead, bo tam to już w ogóle pokałem z dwa sezony, pierwsze to są kurwa najgorsze sezony świata, już mnie nosi jak tylko pomyślę sobie kto zginął. Hey, thanks. Thank you. Oscar to jest największy kozak i na bango zginie. Chyba, że zagram to perfekcyjnie. Chociaż to chyba tutaj nie ma akurat znaczenia. Jest jak jest. Toczy się jak toczy. I toczy się i toczy. Mówiłem wam o tym, że jak sobie puścicie tu wino to do Alberto to pasuje idealnie, a pewnie nagrałem na tym odcinek, więc serdecznie zapraszam, ile był czas. A nie wiem, czy ten czas znalazłem, ale... Miejska dżungla. Miejska dżungla, pies zawija kubla, pies zawija kubla, na smyczy mam kudla. Nie wiem, czy też jak znacie tą piosenkę, o ile znacie, jak ją nucicie sobie, o ile nucicie, to zawsze jak śpiewacie na smyczy, to ja na przykład zawsze śpiewałem na smyczy mam kumpla.
Na smyczy zawsze jest kumpel. Ja się tak język. Się tak język układa, że na smyczy jest kumpel. Na smyczy mam kumpla. W kieszeni gotówka. Robię dwutakt. W ogóle z tego co wiem, to dwutakt to jest właśnie to, co się rzuca piłę, nie? To mnie. No i umarli. Oj, ole. No. No, już myślę, już się bałem, że faktycznie jak zginę, to teraz zginę naprawdę, a nie tylko dla pisu. Więc o kurde, wszystko od nowa, ale to ciężko jest jak skurwibą. Kurde, jak jest zimno. Jak ja mam iść na dwór, to się zaraz poślikam. Nie, no kurwa. Dobra, na fascie, będzie biegnął, będzie... Pobiegnę sobie do sklepu. Będzie biegnięte do sklepu. Chociaż nie, też nie pobiegnę, bo jest śnieg na dworze, jest ślizgo i babranina i pewnie będę sobie kulturalnie biegł, jak ja się wypierdolę. No i tak to właśnie jest. Jak tam w ogóle szkoły macie otwarte? Ile ktoś chodzi do szkoły? Czy nie, czy jeszcze są za chyba? Nie wiem, w sumie, nie interesuję się tym za bardzo. Na pewno wiem, że były zamknięte i tak ja zawsze o tym mówiłem, że kurwa no. Skupiłem się teraz, specjalnie nie gadałem. Chciałem powiedzieć, że dobra, nie, no skupię się i tego. Ja Dobra, od teraz. Nie, to mnie tak wkurwia, że oni ten podatek cukrowy wprowadzili, że nie wytrzymie. Teraz 2 złote więcej płacę za iced tea. A jakiś chłop, co se pije sok, to mniej kurwa płaci. Nie, to jest tak nie fair. Jak ja po prostu, bo to jest najgorsze, bo ja uwielbiam słodkie napoje. W sensie iced tea uwielbiam. Nie będę ukrywać. Nie, ja piję ogólnie wodę bardzo często. Ja nie piję soków. Ja, no tak myślałem, że Oscar padnie. No, przecież miałem kurwa sekundę na... Ja pierdolę, nie wytrzymię zaraz. Miałem sekundę na kliknięcie, nawet nie, przecież to mrugnąłbym, nie zauważył tych rzeczy, co wyświetliły się, no. Co oni pochłochujeli na maksa już? No gdzie jesteś kurwa z tym do ludzi, no. Co to kurczę się dzieje? Konto zwątpienie bysku. Blokowane osiągnięcie do layout. No i Oscar padł. Właśnie to są te kurwy z tego Titans Gate zajebane. One tak zawsze robią. Dobra, dawać mnie tu zapis i będziemy kończyć. Widziałem, że już był, ale... Moi drodzy, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam o łapkę w górę oraz komentarzu o tym, żeby wpaść na Instagrama oraz mój drugi kanał. Link macie oczywiście, moi drodzy, w opisie. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie jeszcze raz.
Życzę wam, moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. A dziwnie brzmi, kurczę, jak do zobaczenia. Nie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie. Powiem wam szczerze, jak nagrywam, to nie ja jakoś spłaszczam sobie tutaj gardło i nie potrafię mówić normalnym głosem. Do... Nie wiem, nie potrafię. Wszyscy jesteśmy aktorami. Siema.